Wątpię, że zauważycie jakąkolwiek różnicę w moich brwiach, bo ta henna jest bardzo delikatna, ale przez to wygląda naturalnie. Jak ma się uczulenie na taką zwykłą, której używają wszyscy, to i to jest dobre, także mega wam polecam. Robię to mega byle jak. No to zejdzie. Kiedyś miałam bardzo podobne brwi. Różnica nie jest jakaś rażąca, ale jest okej. Naturalnie, ładnie. Pen wybielający do zębów. Zrobimy też glow up punani. Takie plastry trzeba rozgrzać. Czas zrobić coś z tym. Ja robię sobie zwykle sama paznokcie. To nie będzie nic nowego. Dlatego utrudnimy mi trochę zadania. Czasem lubię robić paznokcie, a czasem nie lubię robić paznokci. Gdzie jest mój pilot? Chcę sobie włączyć serial gdzieś w tle. Będzie dobrze, mówię wam. Teraz kolorito. Okej, okay, miska. Kawa rozpuszczalna, którą kupuję specjalnie dla Zofii. Dwie. Tak, dwie. Cukier. Dwie łyżki gorącej wody. Wszystko robię dobrze? I ja tak wyglądam w internecie właśnie. Czy to jest takie, jak powinno być? Nie wiem. Wygląda to całkiem nieźle, ale na pewno zrobiłam to źle. Minęły 2 godziny, więc mogę to zmyć. Co robimy? Oh. Miałam wam jeszcze powiedzieć, że ten trik z TikToka z konturowaniem twarzy samopalaczem takie 6 na 10. Jak pomarańczowo. Gdzie się wybieram? Oczywiście nigdzie. Co najwyżej mogę sobie posiedzieć na balkonie.